takie wydarzenia jak Kongres Polska Wielki Projekt wpływają na to, jak Polska może sobie poradzić w tym zmieniającym się bardzo gwałtownie dzisiaj w świecie? A więc bardzo dobrze, że już w samym pytaniu zawarł Pan pewną słuszną tezę. Rzeczywiście świat jest na krawędzi, jest na zakręcie i to bardzo ostrym zakręcie. Widzimy to po sytuacji w Afganistanie, ale także po wyjściu z pandemii mamy na pewno ogromne wyzwania w odnalezieniu właściwego modelu społeczno-gospodarczego. Takiego modelu, który byłby akceptowalny dla bardzo wielu młodych ludzi wchodzących na rynek, dla wszystkich, którzy troszczą się o innych, o środowisko, o pokój, o demokrację. I to są pewne wyzwania, które musimy analizować, które muszą podlegać bardzo wielu dyskusjom. I tutaj na Kongresie Polska Wielki Projekt takie dyskusje słyszałem. Zresztą sam laureat nagrody Odwaga i Wiarygodność w bardzo ciekawy sposób rysował te wyzwania przyszłości. Ja natomiast uważam, że Polska, która ma nasze unikalne doświadczenia związane z trudną historią, ale także mamy bardzo wielu utalentowanych ludzi, możemy w sposób bardzo ciekawy zaoferować Europie nowy sposób patrzenia na tę dzisiejszą sytuację. Możemy szukać tego, co łączy kontynent, szanując suwerenność poszczególnych państw, walcząc politycznie, dyplomatycznie z tą czasami supranarodową, jak się mówi, uzurpacją, a jednocześnie szukać odpowiedniego modelu gospodarczego, wykorzystującego technologię i ten galopujący świat, fenomenalnie zmieniającą się technologię, do czegoś dobrego, do tego, aby oprzeć nasz model gospodarczy o trwałe fundamenty, o szacunek do człowieka, o pomoc bliźniemu, ale zarazem o szacunek dla tradycji, kultury i ambicji suwerennościowych państw europejskich. Panie profesorze, też jednym z tematów był chociażby wizerunek Polski za granicą. Jak ten wizerunek Polski, to opowiadanie Polski światu może wpłynąć też na nasze bezpieczeństwo, na to, jak Polska może sobie w zmieniającym się świecie po prostu poradzić? Ten wizerunek był bardzo długo zamrożony w czasach PRL-u. Nie mogliśmy się bronić, nie mogliśmy pokazywać tego, co jest prawdziwe. Później w czasach III Rzeczpospolitej pierwsze 25 lat to w dużym stopniu dominacja pedagogiki wstydu, przyjmowania na siebie grzechów cudzych i bicie się w piersi za czyjeś przewinienia, za czyjeś winy. I odbudowanie właściwej pozycji Polski na tym polu uważam za fundamentalnie ważne, ponieważ od tego zależy także duma Polaków, od tego zależy, jak silni będziemy wewnętrznie, jak będziemy sprawni, jak bardzo będziemy wierzyć we własne siły, jak bardzo będziemy chcieć tutaj zostać, a nie gdzieś emigrować, a to wszystko ze sobą się łączy. To jest mechanizm sprzężeń zwrotnych. Dlatego tak bardzo się cieszę, że ostatnie 2 lata to pierwsze lata w długiej, chyba 300-letniej historii Polski, gdzie więcej ludzi do Polski przyjechało niż z Polski wyjechało. I oby tak było przez kolejne co najmniej 300 lat. Pytanie jeszcze o to, jak po pandemii może wyglądać ta polska przyszłość, wychodzenie chociażby gospodarcze i ekonomiczne. Polska ma jeden z tak naprawdę najlepszych modeli, zdaje się, wychodzenia z tej pandemii. Tak mówią eksperci zagraniczni, tak mówią różni ekonomiści, eksperci banków światowych i wielu innych instytucji. Jakie są takie wyzwania, które jako Polska po pandemii też gospodarczo, ekonomicznie mamy przed sobą jako najważniejsze? Pandemia pokazała, że tak wielki region, jakim jest Europa, Europa, z której wyszedł właściwie współczesny rozwój gospodarczy, musi opierać się także o autonomiczne źródła wzrostu. Stąd dyskusja o autonomii strategicznej leży w naszym interesie i ja rozumiem przez nią również to, że po pierwsze budujemy naszą własną siłę obronną, a po drugie przesuwamy kiedyś wyoutsourcowane procesy na Daleki Wschód z powrotem do Europy. Polska i kraje Europy Centralnej, kraje pełne talentów, ludzi chcących pracować, może na tym bardzo mocno skorzystać. To jest jeden obszar, który podlega dzisiaj dyskusji przy wychodzeniu z pandemii COVID-19. a inny oczywiście wiąże się z tworzeniem nowych modeli gospodarczych, modeli konkurencyjności, wzrostu produktywności na skutek zastosowania najnowszych technologii. Tutaj Polska niestety ze względu na naszą historię, nasz typ rozwoju w ostatnich dziesięcioleciach nie jest w awangardzie jeszcze póki co rozwoju technicznego, ale mamy bardzo wielu zdolnych ludzi, a dzisiaj na świecie mamy do czynienia z walką o talent. Dlatego chcemy stawiać na innowacyjność, na zagospodarowywanie polskich talentów i wierzę, że w tym modelu po-covidowym, modelu wzrostu gospodarczego znajdą swoje miejsce także Polacy, którzy wyemigrowali, ale również ci wszyscy, którzy zostali i tutaj w pocie czoła budują naszą polską gospodarkę. Wierzę, że przed nami dobre lata, dobre dziesięciolecie.